Jestem właśnie koło Stadionu Narodowego i biegam po Warszawie, szukając manifestacji Roberta Monkiewicza, i znalazłem. Przebiegłem przez most, ale szybko strasznie chodzą. Ktoś by mógł się zapytać, co to jest. To jest prequel, czyli takie coś, co będzie przed wydarzeniem, filmem. Właśnie Robert Monkiewicz wydeptuje sobie prawo do zorganizowania Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Tak próbuje obejść te wszystkie zakazy. Sądzę, że mieszkańcom Warszawy to niezbyt się podoba, bo taki duży korek był, ale trudno. To wina Trzaskowskiego. W akcję zaangażowanych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i pewnie jeszcze kilka samochodów policyjnych. I taka demonstracja idzie właśnie przez Warszawę. Po to, żeby mógł pójść Marsz Niepodległości. Ja biegam, łapię. Zaraz poproszę, pokażę tylko Państwu z przodu, jak to wygląda. I zaraz pokażę Państwu, poproszę o parę słów komentarza Roberta Monkiewicza, ale to w drugim filmie, żeby się dowiedzieć, czemu i dlaczego. Zacznijmy od policjantek z ochrony. Ja teraz rozumiem, dlaczego koledzy tak chodzą co piątek. Po prostu ja też bym chodził, gdybym mógł. O, tak to wygląda. Jest Robert Monkiewicz. Jest szef szef ROT. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób. I tak sobie właśnie wydeptują drogę do Marszu Niepodległości.